poddanych głosowaniom w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Skarżewak sporządzonej na sesji w dniu 19 listopada 2018 roku przy dwóch kandydatach. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Mateusz Bajer, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Izyńska Maria, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Socha Krystyna. Po objęciu karty urny i ich przeliczenie stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 13. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono kandydatury rady: radna Regina Grzywacz, radny Andrzej Pałasz. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 13. Liczba kart wyjętych z urny 13. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 13. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem 13. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Rady Regina Grzywacz uzyskała minimalną ilość głosów określonej w punkcie 3 i została wybrana na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Andrzej Pałasz uzyskał minimalną ilość głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogą mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mateusz Bejer, członek Komisji Skrutacyjnej Maria Kuzyńska, członek Komisji Skrutacyjnej Krystyna Sowa. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 19 ustęp 1 punkt 2 Statutu Gminy Skarżewy uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Skarżewach wybrani zostali radni Regina Grzywacz i Andrzej Pałasz. Paragraf 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję wiceprzewodniczącym. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, korzystając z tej sytuacji, chciałem podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na mnie i na naszych kandydatów. To jest niesamowita odpowiedzialność i my mamy tego świadomość, że następne lata to jest czas bardzo ciężkiej pracy na rzecz gminy Skarżew. Przed 4 laty byliśmy tutaj w podobnej sytuacji. Ja pamiętam każdą chwilę, każdą minutę tych 4 lat i to, co obiecaliśmy, pewne zmiany, pewną dynamikę, która zaszła w naszej gminie, to oczywiście jest rzecz, którą będziemy kontynuować. To nie jest tak, że przez chwilę zwolnimy, czy pomyślimy o tym, że już tyle rzeczy zostało zrobionych, że można teraz robić to trochę wolniej. Oczywiście, że tak nie będzie i my na ten dynamiczny rozwój będziemy stawać. Od razu powiem o tym, że rozmawiamy tutaj w gronie radnych, że najbliższe 2-3 lata to jest czas niesamowicie istotny i niesamowicie ważny, bardzo odpowiedzialny. Tak jak ostatnie 4 lata wszyscy urzędnicy Urzędu Miejskiego, jednostek zależnych, jednostek organizacyjnych gminy wykonali olbrzymią pracę, bo tych pieniędzy zewnętrznych, zadań inwestycyjnych było znacznie więcej, stąd też te tony dokumentów, faktów, dokumentacji projektowej, przetargowej i tak dalej. To wszystko również zasługa pracowników urzędu i jednostek. I teraz wracając do tych najbliższych lat, kadencja jest 5-letnia, natomiast te pierwsze 3 lata to będą 2-3 lata, to będzie czas realizacji bardzo dużych programów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, czyli przede wszystkim rewitalizacja, olbrzymi projekt, niesamowicie ważny dla gminy Skarżewy. Wiadomo, że na rynku istnieje dzisiaj taka sytuacja trudna, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o wykonawców, więc my tutaj będziemy musieli bardzo się do tego przyłożyć i szybko wystartować z postępowaniami przetargowymi, ale wkrótce już się pokażą. Czyli rewitalizacja, budowa ścieżki do Starogardu, budowa ścieżki, budowa tras rowerowych, ale również wszystkie te elementy, które mają wpływ na całą gminę, czyli korzystanie z wszelkich możliwych dotacji w zakresie budowy dróg śródpolnych. My tutaj przerobiliśmy niesamowicie dużą liczbę rozmów tej kampanii wyborczej, również wiele domów odwiedzonych w całej gminie, w każdej wsi, w każdym zakątku i w mieście. I to są te elementy, które będziemy z całą dynamiką naszą, tak jak w latach poprzednich i ani nawet o włos nie mniejszą, być może nawet większą, bo już poznaliśmy wiele istotnych spraw, jeśli chodzi o potrzeby gminy, podkreślam, w każdej części, w każdym zakątku, więc to jest dla nas zadanie olbrzymie. Prowadzimy też w ciągu ostatnich tygodni, w szczególności oprócz prac budżetowych, bardzo intensywne rozmowy w zakresie kolosalnie istotnej dla Skarżew inwestycji, czyli budowy sieci gazowej wraz z siecią dystrybucyjną na terenie miasta i te, myślę, rozmowy wkrótce przełożą się na już konkretne zapowiedzi, konkretne harmonogram. To są sprawy z punktu widzenia nawet historii naszej gminy niesamowicie istotne, które na zawsze zmienią nasze zasady funkcjonowania czy możliwości inwestycyjne. Także kończąc, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest wielka odpowiedzialność za losy naszej gminy. Myślę, że wspólnie z taką Radą Miejską, z takimi fantastycznymi radnymi, każdy z olbrzymią wiedzą i doświadczeniami, będziemy tutaj mogli współdziałać bardzo mocno na rzecz realizacji tych wszystkich potrzebnych Skarżewą zadań inwestycyjnych. Mniejszych, każdy jest istotny i tych większych, które pozwolą nam się wszystkim cieszyć z tych dobrodziejstw, jak na przykład hala widowiskowa i sportowa. Ja serdecznie dziękuję za te 4 poprzednie lata dobrej współpracy z prezydium, z przewodniczącym, z wiceprzewodniczącymi, z wszystkimi radnymi. Te efekty współpracy widać na naszych ulicach, w naszych sołectwach. Dziękuję też sołtysom, wszystkim szefom jednostek organizacyjnych, organizacjom pozarządowym, społecznym, wszystkim aktywistom. I myślę, że to, na co stawiamy, czyli unikanie takich niepotrzebnych konfliktów, pustych kłótni, takiego szarpania się ambicjonalnego. I wyborcy powiedzieli, co o tym myślą. Chcą takiego wspólnej drogi, wspólnego myślenia, rozwiązywania problemów, bo tylko to daje nam możliwość spokojnego myślenia o wykorzystaniu kluczowej dla naszej gminy i też dla naszego kraju sytuacji, czyli dotacji zewnętrznych.
najbliższe lata, jeśli chodzi o Unię Europejską. Potem te programy zapewne się troszeczkę pozmieniają, dlatego my musimy ten czas wykorzystać i stąd tyle inwestycji. To jest dla nas niesamowicie ważne. Za to zaufanie, za tą współpracę. Wiecie Państwo, jesteśmy tutaj ludźmi, którzy stawiają na rozwiązywanie problemów, a nie na jakieś wojny personalne. Za to wszystkim dziękuję i taka będzie też kontynuacja na najbliższej tej właśnie kadencji pięcioletniej, czyli kolejne lata ciężkiej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców i w sołectwa, i w mieście. Nasza gmina jest tak niesamowicie wartościowa pod kątem historycznym, pod kątem społecznym, daje nam tyle możliwości, my te wszystkie możliwości współpracy z każdym mieszkańcem będziemy starali się wykorzystać, żeby dać nam wszystkim taką siłę rozwoju, jakiej zawsze potrzebowano z każdym. Za to dziękuję i to właśnie Państwu wszystkim obiecuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Te słowa, które Pan powiedział, są takim świadectwem tego, że kontynuacja będzie. Ale my ze swojej strony proponujemy, tylko zobowiązujemy się do tego, żeby ta współpraca z organami wykonawczym była wzorcowa. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Zamykam pierwszą inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Skarszewach. Dziękuję bardzo.